Pora i czas sprawdzić, w jakiej formie jest Joanna Kaczorowska, czyli radiowy finał prosto z Kępna. Witam serdecznie. Ze słuchaczami Radia Sud kolejne notowanie radiowej listy śląskich szlagierów, tym razem 405. Proszę posłuchać, jak wygląda gorąca top 10. Na 10 powrót Happy Folk Tylko z Tobą. Miejsce 9 to Spadek, Krzysztof Koniarek, Taka nasza miłość. Na 8 i w górę Arkadia Band, Tam mój dom, gdzie serce moje. Bez zmian na 7 Mirek Jędrowski, Jeszcze chwila, jeszcze moment. 6 Spadek, Bałkan Express, Wspomnienia i marzenia. W górę natomiast pnie się Damian Cholecki ze swoim szlagierem Granica. Na 4 bez zmian Paweł Siruk-Steiner, Wrócisz, wrócisz. Również bez zmian na 3 Harmonik, Serce moje. W dół spada Magda, Miłość, najpiękniejszy dar, w tym tygodniu miejsce 2, a na 1 Brygida i Robert Łukowski, Mi Amor. No i tak właśnie wygląda kolejne 405 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Ja dziękuję za uwagę, do usłyszenia za tydzień. 405 finał przedstawiła Joanna Kaczorowska. W bardzo dobrej formie można sądzić. Na fotelu lidera radiowego finału zasiadł szlagier Mi Amor. Hiszpańskie dziś budzi mnie i morza szum. Czasem myślę, że to chyba sen. Na jednej z plaż stałeś ty, tylko ty całkiem sam, a tuż obok ja wokół nas tańczył cichutko wiatr. Spojrzałeś w moją stronę, oczy twoje sprawiły, że płonę, serce mi drży, szepnęłam to ty. Mi amor, mi amor, mi amor, serce me woła cię. Mi amor, mi amor, mi amor, chcę byś całą. Spojrzeć chcę. Każdego dnia powtarzałeś, że świat będzie nasz. Wróżyłeś z kart, że ta miłość zostanie w nas. Wierzyłam w to i myślałam, że to jest nasz czas. Lecz pewnego dnia zrozumiałam, że czar właśnie zgasł. Ty odszedłeś bez pożegnania, w moim sercu została rana i wielki ból. Kochany mój, mi amor, mi amor, mi amor, serce me woła cię. Mi amor, mi amor, mi amor, chcę byś całował mnie. Mi amor, mi amor, mi amor, czy jeszcze spotkam cię w Santa Cruz? Oczy twe spojrzeć chcę. Serce me woła cię. Mi amor, mi amor.
Mi amor, mi amor, mi amor. 27 lutego wielkimi krokami zbliża się 2021 roku, oczywiście, bo wtedy też odbędzie się coroczne podsumowanie listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl. Będzie to podsumowanie za 2020 rok, na którym to ogłoszymy, kto zdobył laur wykonawcy, teledysk i szlagier roku. Koncert odbyło się w Chorzowskim Centrum Kultury, częściowo właśnie z publicznością, no i w płatnym dostępie online na platformie internetowej koncerty.szlagierowo.pl. Roztomili dowozę taki apel do wszystkich sympatyków listy śląskich szlagierów. Pamiętajcie o akcji Dejcie Życie Kulturze. Wspomagajcie szlagierowych artystów. Włączajcie się między innymi w płatne koncerty online. Przez kupa lot we starym kowrze cicho leżała. Fest zakurzono i zapomniano. Łodowna żaden nie szukał ją. W pamięci mojej słysza jej dźwięk. Upa pod sienią na ławce grą.
Melodia wszystkich tak czarowała, nawet gołębie słuchały ją. Moja stara harmonika, jak do mnie dziś gro, każdym melodię się, co rozweseli go. Moja stara harmonika nie ucichnie już, ona życie zmieniła mi i z sercem w duecie gro. Ona życie zmieniła mi i z sercem w duecie gro. Z nim mogę zagrać co ino chca, ona do każdej śpiewki pasuje. Dobro na radość, dobro na złość, biera ją w ręce i wszystko gro. Te cudo dzisiaj ze mną jest, w żadnej szufladzie nie zawrają i będzie wszystkich tak czarowała, jak długo na to pozwoli los. Moja stara harmonika, jak do mnie dziś gro, każdym melodię się, co rozweseli go. Moja stara harmonika nie ucichnie już, ona życie zmieniła mi i z sercem w duecie gro. Ona życie zmieniła mi i z sercem w duecie gro. Paweł Siluksteiner na podsumowaniu listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl w Chorzowie zaprezentuje kolejno swoja nowość. Szlagierowo premiera. Bądźcie z nami także online na tym koncercie. A już teraz mogę was zaprosić na wspominany wywiad z zespołem Arcadia Band, a wywiad przeprowadzony podczas próby. Sami zobaczcie. Ewelina Tadej, Julia Szarafińska, Sylwia Garbaty i Dorota Pacholarz, czyli Arcadia Band. Arcadia Band wywodzi się z Rudy Śląskiej, na śląskiej scenie od 2008 roku, 4 płyty na swoim koncie w 2020 roku. Zachodzą zmiany w zespole, o których opowie Dorota Pacholarz. Jakie to zmiany? Przede wszystkim zmiany składu zespołu. Tak jak Państwo widzicie, my cztery dziewczyny stanowimy ten taki człon reprezentacyjny zespołu Arcadia Band. Natomiast są jeszcze dwie osoby w składzie zespołu Arcadia Band, których Państwo będziecie mogli zobaczyć tylko i wyłącznie na koncertach. Jest to nasz nowy nabytek, czyli realizator dźwięku, pan Marek Mazur, którego serdecznie pozdrawiamy. Prawda, dziewczyny?
oraz realizator światła Jacek Górka, którego również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jakie jeszcze zmiany? Zmiany repertuaru zespołu Arcadia Band. Staramy się unowocześnić brzmienie zespołu Arcadia Band poprzez nowe aranżacje do piosenek, które Państwo już znacie, ale oprócz tego tworzymy całkiem nowy repertuar naszego zespołu. I myślę, że już niebawem Was zaskoczymy. 2020 rok, nowe artystyczne postanowienia. Jesteśmy na próbie zespołu. Jaki nowy wyraz artystyczny będzie miał zespół Arcadia Band w 2021 roku? Przede wszystkim zmieniło się w zespole to, że ja troszeczkę więcej się ruszam. Próbuję nadążyć za tancerkami w zespole Arcadia Band, które do tego zresztą cały czas mnie motywują. I przez to zespół Arcadia Band, właściwie koncerty zespołu Arcadia Band będą bardziej takie żywiołowe i dynamiczne. Myślę, że to jest taka zasadnicza różnica między tym, co było, a tym, co nadchodzi. A co na to pozostały skład zespołu? No, powiem uczciwie, że chłopcy się bardzo cieszą, jak nas widzą na scenie. A dziewczyny? No u nas, czy coś się zmieniło? No dalej tańczymy. No jedynie tak naprawdę aranżacje, o których już powiedziała Dorota, troszeczkę zmieniają nam układy w niektórych piosenkach, natomiast no, w dalszym ciągu będziemy robić to, co robiłyśmy. I to wszystko? No nie możemy wszystkiego zdradzać, musi być jakaś tajemnica. Ale po to jest telewizja, żeby zdradzać. Mogę zdradzić jeszcze jedną niespodziankę, którą już niebawem będziecie mogli Państwo zobaczyć na naszych koncertach właśnie. Wprowadzamy nowe atrybuty taneczne do niektórych tylko piosenek, ale to są takie rzeczy, których myślę, że do tej pory jeszcze nie miał nikt ze śląskiej sceny artystycznej. I więcej już naprawdę nie zdradzimy. To znaczy, jakie atrybuty? Nie powiemy. Aby jeden atrybut proszę wymienić? No dobrze, ledy. Ledy to znaczy? Więcej nie powiem. Dobra, w poprzednim podsumowaniu listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl szlagier Tańcz, gdy Buzuki gra zostaje przebojem roku. Jakie założenia na podsumowaniu za 2020 rok? No ja myślę, że może być coś jeszcze lepszego niż tytuł Szlagier Roku. Oczywiście jak każdy artysta śląskiej sceny chcielibyśmy ten tytuł również zdobyć i w 2020 roku. I to zależy tylko od Państwa. A pozostały skład co na to? Mamy dokładnie takie same zdanie. My jesteśmy zawsze jednomyślne. Mamy ciężki czas pandemii, jesteśmy na próbie. Rozumiem, że te próby są po to, żeby nie zapomnieć o bycia w zespole i żeby wejść w sezon, który też jest niewiadomy. Z tymi próbami naszego zespołu, właściwie to próby zostały wymuszone na nas niejako z konieczności, ponieważ po pierwsze nastąpiła, tak jak powiedziałam wcześniej, zmiana składu, zmiana repertuaru, to, że śpiewamy jako zespół Arcadia Band na żywo i mamy swojego realizatora dźwięku, też wymogło na nas to, że musimy mieć po prostu próby, tak jakby wszystko zaczynamy od nowa i mamy nadzieję, że ta nowa odsłona Państwu przypadnie do gustu co najmniej tak samo dobrze, a może, wierzę nawet, że może i lepiej niż to, co było do tej pory. A te próby tak, oczywiście są organizowane przez nas po to, żeby nie wypaść, że tak powiem, z roli, czyli żeby móc utrzymać formę, bo to jest też bardzo ważne. Na tych próbach naprawdę autentycznie zespół Arcadia Band się spala, wylewamy siódme poty. To nie jest tylko taka przyjemność, że przychodzimy sobie na próbę, śpiewamy piosenkę, troszkę się poruszamy i jest wszystko ładnie. To naprawdę wszystko trzeba zgrać. Trzeba zgrać dźwięk, światło, choreografię, nowe aranżacje i trzeba się ze sobą dogadywać po to, że w trakcie koncertów, które my wierzymy, że już za niedługo będą, kiedy jedna na drugą dziewczynę kątem oka zerknie, to już ta druga wie, o co chodzi. A to zgrywanie trochę trwa i właśnie po to są te próby. I chciałabym tutaj zaznaczyć, że te próby zespołu Arcadia Band odbywają się w Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu. Tak daleko Arcadia Band z Rudy Śląskiej podąża na próby co tydzień, które trwają naprawdę po kilka godzin. I bardzo serdecznie z tej strony dziękujemy panu dyrektorowi Domu Kultury za to, że umożliwił nam to, że możemy tutaj co tydzień się spotykać i naprawdę dla Was, kochani, ciężko pracować. A efekty mam nadzieję, że zobaczycie już niebawem. I chciałabym jeszcze dodać, że próby zespołu Arcadia Band całkowicie są sfinansowane ze środków naszych prywatnych. Myślę, że jest to też bardzo ważne, żeby nie wypaść z roli. Zespół Arcadia Band nie bazuje na żadnej dotacji ani jakichś zewnętrznych
pieniążkach, za co bardzo serdecznie całym zespołem chcielibyśmy podziękować naszej pani menadżer, ale przede wszystkim naszej przyjaciółce, przyjaciółce naszego zespołu Arcadia Band, pani Bernadecie Brejza. Jest nowy 2021 rok. Chciałbym zapytać o wasze postanowienia prywatne. O, no to jest bardzo ciekawe pytanie. To może Julka, zacznij ty. Okej. Okay. Moim postanowieniem na ten nowy rok jest takim kopem wejść i powrócić tak naprawdę po 2 latach przerwy do mojej pracy zawodowej. Trochę się stresuję i to jest takie moje wyzwanie na ten rok. A czym spowodowana była ta przerwa dwuletnia? Dwuletnia przerwa była spowodowana urodzeniem się mojego synka, który już ma rok, także czas leci jak szalony. A synek ma na imię? Filip. Pozdrawiam go serdecznie. A prywatnie gdzie pracujesz? Pracuję w banku. Także tak poważnie. Wiemy, co robimy i kogo mamy w zespole Arcadia Band, bo ktoś od finansów w naszym zespole, oprócz naszej pani menadżer, zawsze się przyda. A teraz postanowienia, no to Sylwia, Syla. A moim postanowieniem w tym roku jest więcej tańca, więcej tańczyć. Mam nadzieję, że ten sezon też nam to umożliwi, ale generalnie iść w kierunku tańca, bo po prostu kocham tańczyć, więc jak najwięcej tańca w tym roku sobie życzę. Czy planujesz jakieś brać nauki tańca? Tak, chodzę też już obecnie do takiej szkoły tańca i ćwiczę inny rodzaj tańca niż tutaj wykonujemy w zespole. Ja wiem, podpatrywałam i widziałam. A twój ulubiony taniec? Ulubiony taniec, o, jest tego dużo, ale głównie latynoamerykańskie tańce ogólnie. Ewcia? Ja na przyszły rok planuję się więcej nauczyć, nie tylko rzeczy związanych z tańcem, ale również z innymi rzeczami, którymi na co dzień się zajmuję. A zajmujesz się czym? Na co dzień pracuję jako referent do spraw administracyjno-księgowych, a poza tym pracuję również w klubie fitness. No teraz z racji pandemii nie prowadzimy żadnych zajęć, ale działam też dietetycznie i w tym chciałabym się też rozwijać. A poza tym powiem wam, że Ewcia jest znakomitym, można powiedzieć, technikiem żywienia i zawsze sprawdza, co jemy, niestety. A propos, jak już jesteśmy przy jedzeniu, to ja mam takie postanowienie noworoczne, że skoro już zgubiłam tyle kilogramów, to myślę, że trochę jeszcze by się przydało. Tak dla swojego własnego dobrego samopoczucia chcę po prostu w tym nowym roku zachować formę, tą co mam, albo nie, inaczej, po prostu tą formę ulepszyć. Trzymać ją cały czas. Dziękuję za wywiad. Życzę, żeby wszystko się spełniło, żeby zespół Arcadia Band, jak się otworzy sezon koncertowy, dał wiele koncertów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I my też sobie tego życzymy. Też pozdrawiam wszystkie działuszki zespołu Arcadia Band. No, próba próbą, nowy rok nowym rokiem, ale na koncert na pewno się wybiera. Dorota, trzymamy za ciebie kciuki, bo postanowiłaś właśnie z nowym rokiem poprawić swoją sylwetkę. Możesz wziąć przykład ze mnie. Jo zaczął poprawiać w tłusty czwartek, a do dzisiaj mnie trzymie.